Cześć, jestem Łukasz Gołębiowski. Michał Pisarski. To znowu my, znowu okiem redakcji i znowu najgorętsze technologiczne tematy. W tym tygodniu będzie to... Nintendo Switch i targi technologiczne CES. To nie przedłużając, w takim razie raz, dwa, trzy, startujemy. Dokładnie. Dzisiaj rano miała miejsce konferencja, na której poznaliśmy wiele nowych szczegółów dotyczących konsoli Nintendo Switch, m.in. datę premiery i cenę. Co do daty premiery, jest lepiej niż myślałem, bo już 3 marca będziemy mogli wziąć ten sprzęt w dłoń. Natomiast nie wiem, czy tak dużo osób go weźmie, bo cena wynosi aż $300, co pewnie u nas przełoży się na około 1500 zł. Łukasz, tak, no, jesteś kupiony? Byłem kupiony właśnie do momentu, w którym nie poznałem tej ceny, szczerze powiedziawszy. W chwili, w której się okazało, że to jest rzeczywiście $300, plus podatek, w Europie to będzie €300, plus wszystkie te waty, nie waty i tak dalej, czyli tak jak powiedziałeś, około 1400-1500 zł. Do tego musimy doliczyć jeszcze konieczność zapłacenia za usługi online, czego czyli do tej nowość pory w kwestii Nintendo. Właśnie Nintendo jeszcze nie było. No jakąś grę za powiedzmy 150-200 zł i z tego wszystkiego nagle się okaże, że musimy na premierę wydać 2000. Wchodząc na ten pułap cenowy, Nintendo Switch bezpośrednio zaczyna rywalizować z PlayStation 4 i z Xboxem One, które są albo w tej cenie, albo są o wiele tańsze, a oferują mimo wszystko raz, że mocniejsze barometry, dwa, zdecydowanie większą listę gier, w które na nich zagramy, więc osobiście, tak jak się zastanawiałem nad tym zakupem w dniu premiery, po tej dzisiejszej, czy też niedawnej konferencji troszeczkę ochłonąłem i chyba poczekam. Rzeczywiście dziwne jest pozycjonowanie tego sprzętu, bo on z jednej strony ma bardzo ciekawe możliwości, czyli możliwość grania zarówno na tablecie, jak i na telewizorze w te same produkcje. Natomiast pojawia się ten dziwny problem z pozycjonowaniem ceny, prawda? Bo z jednej strony mocniejsze konsole kosztują podobnie, z drugiej strony smartfony na przykład kosztują 3000 czy nawet 3500 zł, czyli urządzenia mobilne również z ekranem, również z tymi całymi bebechami mobilnymi. I ludzie je kupują mimo wszystko. No tak, zgadza się. Tylko właśnie tak jak powiedziałeś, tu jest pewien problem z samym pozycjonowaniem produktu, bo przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, że Nintendo w przypadku Switcha próbuje tę konsolę przedstawić jako sprzęt stacjonarny, który ma dodatkowo opcję bycia mobilnym. Gdyby zrobili to w drugą stronę, czyli pokazania tego, że to jest sprzęt przede wszystkim mobilny, który ewentualnie można położyć sobie w domu i jeszcze dodatkowo pograć to na troszeczkę lepszych na troszeczkę lepszej grafice, lepszej rozdziałce, to może ludzie troszeczkę inaczej by na to patrzyli. Z uwagi na to, że ta konsola jest pozycjonowana jako sprzęt przede wszystkim stacjonarny, to rzeczywiście jeszcze tym bardziej wchodzi w tą bezpośrednią konkurencję ze sprzętami od Sony i od Microsoftu. I nie do końca jestem pewny, czy to jest dobra ścieżka. No, zobaczymy. Ja dodam jeszcze, że oczywiście są gry, które robią na mnie duże wrażenie. Na przykład The Legend of Zelda Breath of the Wild zapowiada się absolutnie na jeden z najlepszych tytułów tego roku. Natomiast ja przez cały czas liczyłem, że zobaczę choć jedną dużą produkcję jakiegoś zewnętrznego studia, która mi udowodni, że Switch rzeczywiście jest w stanie pociągnąć złożone gry, tak zwane AAA, z dużym budżetem. Nie zobaczyliśmy tego. Czy to oznacza, że pod względem mocy jest słabo? Trudno jeszcze powiedzieć, ale teraz jestem nastawiony już no nieco sceptycznie, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że to mogłaby być największa cena Switcha. Możliwość pogrania sobie na przykład w Assassin's Creed czy jakąś inną dużą grę, nawet kosztem tych kilku klatek animacji, ale w ten sposób, że po prostu możemy bawić się w pociągu, w łóżku i gdziekolwiek jesteśmy tutaj, natomiast no, na razie potencjał niewykorzystany. No, wychodzi na to, że rzeczywiście tego nie będzie, może nie na premierę, może później, zobaczymy, ale no to jest cecha, która mogłaby przyciągnąć przeciętnego użytkownika, bo póki co Nintendo Switch z uwagi na ten line-up growy, który się został zapowiedziany, cały czas będzie konsolą drugiego wyboru. Tak? Jeżeli ktoś chce się skupić tylko i wyłącznie na graniu w najnowsze, największe produkcje, wygląda na to, że Nintendo Switch tego jeszcze nie uświadczy. No, zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę Nintendo i pozostałych wydawców, ale na chwilę obecną, na ten czas, jednak to będą chyba ekskluzywy Nintendo przede wszystkim, jako te system sellery tak zwane. Mówiłeś o Zeldzie, ale nie zapomnijmy także i o wspaniałym Mario, który przywodzi na myśl koszmary z połowy lat 2000. Czyli Sonika 06. I Sonika 06. Niestety, ja wyjaśnię, chodzi o to, że Mario na zwiastunie nowej gry jest pokazany w towarzystwie zwykłych ludzi, czyli takich o powiedzmy normalnych proporcjach i tak, w żywym mieście, co wygląda dosyć dziwnie, ale gra ogólnie zapowiada się super i sprzęt też jest ciekawy, na pewno go sprawdzimy, tylko nie wiemy po prostu, czy to się sprzeda. Temat Nintendo Switch mamy już chyba omówiony, przejdźmy więc do czegoś troszeczkę szerszego, bardziej ogólnego, czyli CES. CES 2017, impreza, która miała miejsce na początku tego roku
i która w pewien sposób chyba była rewolucyjna mimo wszystko. No tak, CES to zawsze jest impreza, która wyznacza technologiczne trendy na nadchodzący rok. Mówiłeś, że to coś szerszego od konsoli i rzeczywiście trudno wyobrazić sobie w ogóle szerszą imprezę od CES-u, bo można tam zobaczyć wszystko od sprzętu komputerowego, sprzętu mobilnego, przez samochody, drony, po jakieś inteligentne roboty i inne tego typu rzeczy. Łukasz, jakie trendy dostrzegasz, co zrobiło na tobie największe wrażenie w tym roku? No tutaj chyba w pierwszej kwestii na pewno się ze mną zgodzisz, Michał, że największym, najważniejszym, być może najbardziej zaskakującym, ale i najbardziej ekscytującym trendem była chyba ogromna, naprawdę ogromna obecność wirtualnych asystentów. Tak. Nie tylko i wyłącznie w postaci znanej nam Cortany, ale także i rozwiązania od Amazonu, czyli Alexy, która się absolutnie wszędzie okazała w tych nowych sprzętach być wciskana. Różne samochody, różne sprzęty rzeczywiście będą z tego wirtualnego asystenta korzystały. Ja szczerze powiedziawszy nie miałem jeszcze okazji współpracować ani z bliżej ani z Cortaną, ani z Alexą. Ty, Michał, bawiłeś się tym sprzętem? Tak, ja się znam nieźle z Alexą. No, Alexa, trzeba przyznać szczerze, nieraz jest trochę głupiutka, ale no, spełnia te podstawowe zadania bardzo dobrze, to znaczy udziela informacji, potrafi przeczytać newsy, powiedzieć prognozę pogody, oczywiście do obsługi muzyki też sprawdza się znakomicie i wydaje mi się, że jest to całkiem realne, że taka zupełnie bez obsługi dłoni, powiedzmy tak to nazwijmy niezgrabnie, obsługa sprzętu elektronicznego może w przyszłości być ważnym i dużym trendem. Tutaj widać, że Amazon zrobił super, że udostępnił Alexę zewnętrznym deweloperom, bo no, firma Amazon jako Amazon na CES nie przyjechał, a był na tych targach po prostu wszędzie. Praktycznie wszędzie, zgadza się. Kolejny z dużych trendów, który bardzo mocno mnie zaintrygował w trakcie CES-u, to były elektryczne czy też i autonomiczne samochody. No, zobaczyliśmy to rozwiązanie od Faradaya, tam w trakcie konferencji wprawdzie na tym pokazie samochód trochę odmówił posłuszeństwa z uwagi na bodajże zbyt jasne oświetlenie czy coś w tym stylu. Wyszło to momentami śmiesznie, ale to pokazuje, że te autonomiczne samochody i elektroniczno-motoryzacyjna branża jest, czy też będzie w naszym życiu coraz bardziej obecna. I to jest trend, na który od dawna czekałem i którym jestem bardzo mocno podekscytowany. Wiem, że jeden z kolegów naszych redakcyjnych także już niecierpliwie przebiera nóżkami, żeby rzeczywiście ta wizja, w której te samochody same jeżdżą po naszych ulicach się ziściła. Ale nie wybiegając w przyszłość, mieliśmy także inne sprzęty na CES-ie. Michał, co tobie, na tobie zrobiło największe wrażenie? No tak, oczywiście nie brakowało też urządzeń znacznie bliższych nam, czyli na przykład komputerów, urządzeń, na które na pewno nie będzie nas stać, ale miło sobie na nie popatrzeć. Dla mnie oczywiście jednym z takich sprzętów był nowy telewizor LG z serii Signature. Ja kiedyś widziałem na CES-ie prototypy elastycznych ekranów od LG, bardzo cienkich, to rzeczywiście robi niesamowite wrażenie. Tutaj mamy telewizor, który właściwie przyklejamy do ściany i obcowanie z nim wygląda trochę jak wyglądanie przez okno, więc jest to ciekawa sprawa, telewizor wygląda świetnie. To może tak się wymieniajmy, teraz ty coś powiedz. No to przy ekranach będąc w takim razie, na ten sprzęt też mnie nie będzie na pewno stać, mimo tego, że jego ceny jeszcze nie znamy, choć stawiam, że będzie chyba jednak droższy niż Signature. Mowa oczywiście o Project Valkyrie od Razera, czyli ten śmieszny laptopik dla graczy z trzema ekranami 4K. Ale widzisz, tutaj Łukasz, masz tę przewagę, że jeżeli go nawet nie kupisz, to chyba możesz go łatwo ukraść z tego, co zdążyliśmy zobaczyć. Właśnie to jest pytanie, czy ten laptop rzeczywiście był skradziony, czy to jest tylko i wyłącznie jedna z kolejnych akcji PR-owych firmy, która chce, żeby o sprzęcie było głośno. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego sprzętu, to krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o bebechy tej bestii, to jest to powiedzmy standard, jeżeli chodzi o Razera, czyli absolutnie wypasiona karta graficzna w postaci GTX 1080. Najnowsze procesory od Intela na tej architekturze Kaby Lake i tak dalej. No i główna cecha, czyli trzy ekrany 4K, które są po prostu rozkładane. Widzieliśmy wcześniej podobne rozwiązania, były laptopy z dwoma ekranami, były nawet laptopy z 10 ekranami, ale jeszcze nigdy nie miały one, nie obsługiwały one rozdzielczości 4K mimo wszystko, więc podejrzewam, że na żywo robi to ogromne wrażenie. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję to przetestować, ale jeżeli się ten sprzęt w redakcji pojawi, to na pewno się ustawię w kolejce, żeby chociaż go dotknąć, chociaż troszeczkę tak, się nie tym bardziej, że wygląda tak bardzo zgrabnie, prawda? Trzy ekrany można by się spodziewać potworka, tutaj naprawdę prezentuje się to całkiem estetycznie. Wyszło to bardzo ciekawie. Michał, i ostatnia rzecz w takim razie, która zrobiła na tobie wrażenie na coś. Co byś wskazał w takim razie? Trudny wybór, ale zaciekawi mnie na przykład nowy smartfon Asusa, konkretnie Zenfone Air, dlatego, że jest to telefon, który ma być
być przystosowany przede wszystkim do obsługi i wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości rozszerzonej. Mamy tam obsługę Project Tango i Google Daydream, czyli tych dwóch standardów od Google'a. Jest to też pierwszy telefon wyposażony w 8 GB RAM-u, co moim zdaniem no w tej chwili jest nieco taką rzeczą, troszkę cyferkową typowo, troszkę na wyrost. Ale jest, więc można się cieszyć. Natomiast bardzo mnie ciekawi, czy ten telefon będziemy kiedyś wspominali jako takiego dziwnego potworka zrobionego pod wpływem chwilowego trendu, czy też jako coś, co naprawdę położyło podwaliny pod rozwój smartfonów w jakimś stopniu. Jaka będzie przyszłość, przekonamy się już zapewne niedługo i co, w takim razie na tym kończymy. Czekamy z niecierpliwością na to, żeby się te wszystkie wizje, o których dzisiaj wspominaliśmy, ziściły, a na dzisiaj się z Wami żegnamy. Zapraszamy na nasz fanpage, zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Na razie.